Wiosna to czas odrodzenia, świeżości i nowych początków, czyli idealna okazja, aby odświeżyć swój zapachowy repertuar i wybrać perfumy, które doskonale oddadzą nie tylko atmosferę tej pory roku, ale przede wszystkim będą pasowały do Ciebie, do Twojego stylu i efektu, jaki chcesz wywierać. Ja mam na imię Dawid, to jest Dandycore, czyli kanał dla świadomych mężczyzn. I dziś przygotowałem dla Ciebie moje top 7 męskich perfum na wiosnę, które nie tylko pobudzą zmysły swoimi nutami zapachowymi, jak również doskonale wpiszą się w różnorodne okazje i preferencje. Zapraszam! Lubisz nasze filmy? Zostań ich współproducentem na patronite.pl. Przy nagraniach stojący za kamerą Adam zwrócił uwagę, że często zapominamy, iż dobieranie perfum to sztuka synergii i celowości. Synergii, gdy chcesz dopasować zapach do tego, jak wyglądasz i co masz zamiar robić w ciągu dnia, a celowości, gdy chcesz, żeby zapach współgrał z celem, który sobie na dany moment wyznaczysz. Inny zapach przyda się na rozmowie kwalifikacyjnej, inny w codziennej biurowej pracy, inny na randkę, a jeszcze inny na wypad pod namiot. Zapach to kolejny z tych drobnych składników, które przy odpowiednim użyciu potrafią dołożyć cegiełkę do budowy wyrazistego wizerunku, samopoczucia, pewności siebie, a tym samym sukcesu. Kiedyś używałem tylko Old Spice'a, dziś sukcesywnie rozbudowuję moją kolekcję i staram się nimi rotować, by odpowiednio kierować wrażeniem. Jeśli się zgadzasz z tym podejściem, to walnij łapkę w górę, nie zaszkodzi, a może pomóc. No a teraz przechodzimy do rekomendacji sprawdzonych na własnej, nomen omen, skórze. Zaczynamy może trochę zaskakująco, bo od propozycji, którą możesz wyhaczyć za niecałe 60 zł. I nie, nie jest to coś z Avonu, a Max Black. Czyli zapach pełen energii i młodzieńczej świeżości, idealny na wiosenne spacery po parku lub spontaniczne spotkania ze znajomymi. I istnieje duża szansa, że gdy odrzucisz uprzedzenia i dasz mu szansę, to zaczaruje cię tak jak moją żonę. Już od pierwszego wdechu. Wprowadzony został na rynek w 2009 roku i od razu stał się klasykiem w segmencie budżetowych zapachów, bo jego złożona kompozycja nie pozostawia obojętnym od samego początku. Pierwsze nuty są jak uderzenie fali. Kwiatowa eksplozja mandarynki miesza się z czystymi, ożywczymi tonami wody, otwierając drogę kolejnym tonom. W sercu zapachu słodkie, drzewne akordy cedru wirginijskiego splatają się z delikatnymi, kwiatowymi tonami lilii wodnej, tworząc naprawdę bardzo harmonijne połączenie. Kompozycja dopełniona jest ciepłą, pociągającą ambrą, która połączona jest ze słodkawymi nutami drzewa sandałowego oraz subtelnymi, mydlanymi akordami ziemistej patchouli. To wybór śmiały, ekscytujący i niezapomniany, przy tym nie rujnujący portfela, bo kosztuje, jak już wspominałem, około 60 zł. I jak na tę cenę, jest naprawdę cholernie trwały. W kwestii ubrań wielokrotnie powtarzaliśmy, że czasami najbardziej pospolita sieciówka może wypuścić naprawdę wybitny w swojej klasie produkt. Podobnie jest w przypadku tego zapachu. Pozwól sobie na odkrycie tej niezwykłej mieszanki aromatów, nawet jeśli do tej pory obok zapachów dostępnych m.in. w drogeriach przechodziłeś dość obojętnie. Pozostajemy w segmencie relatywnie tanich, a jednak dobrych zapachów, ale tym razem wrzucamy wyższy bieg. Dlaczego? Bo Bentley Momentum Intense to zapach dla mężczyzn kochających szybkie tempo życia i nieustanne wyzwanie. Sama marka pisze, że Bentley Momentum Intense EDP to zapach, który łączy w sobie elegancję i intensywną męską energię. Dzięki temu doskonale pasuje do marki Bentley. To wyrafinowana kompozycja dla miłośników luksusu. I możesz teraz mieć w głowie, że jaki to jest luksus, kiedy auta tej marki chodzą po około 1,5 miliona złotych, a flakon kosztuje mniej niż 200? Warto wspomnieć, że współczesne marki z segmentu premium czy luksusowego nie trzymają się sztywno swojego pozycjonowania cenowego, a poprzez takie tańsze produkty próbują przyciągnąć nowych odbiorców, którzy kiedyś, być może, staną się ich głównymi klientami. To tak na marginesie. Wracając do perfum, to sam zapach jest, tak jak i samochodowy pierwowzór, intensywny i dynamiczny. Nuty bergamotki, cedru i patchouli w połączeniu z ziołowym geranium i fasolą tonka sprawiają, że idealnie pasuje on do spotkań biznesowych, ale dobrze sprawdzi się w mniej oficjalnych sytuacjach, codziennych czy weekendowych. Orientalno-drzewna kompozycja wydaje się bezpieczna, ale tak naprawdę jest po prostu elegancka. Idealna, kiedy chcesz pokazać swoją moc i dodać sobie energii, ale bez nadmiernej ostentacji. Jeśli oglądałeś nasz film dotyczący doboru perfum na podstawie koloru opakowania, to teraz mam dla Ciebie niemałe zaskoczenie. Ralph Lauren Polo Red wymyka się tej klasyfikacji, wedle której perfumy czerwone powinny skrywać w sobie nuty ostre, mogące sprawiać wrażenie duszących tym, którzy nie za bardzo lubią ciężkie perfumy. Najczęściej są one bardzo wyraźne, często orientalne, zawierające przyprawy takie jak imbir i kardamon. Ten flakon jednak zawiera zapach kierowany do mężczyzn kochających adrenalinę i intensywne doznania, ale nie poprzez buchający z flakonu miszmasz korzennych, ciężkich zapachów,
ale wręcz przeciwnie. Jego świeży i energetyczny aromat z nutami cytrusów, mięty i drewna cedrowego sprawia, że idealnie pasuje do aktywności sportowych, bo jest dość lekki w pierwszym kroku. Potem jednak daje o sobie znać ciekawa mieszanka wszystkich intrygujących czerwonych składników, takich jak na przykład szafran i czerwony grejpfrut. Woda toaletowa dla mężczyzn Ralph Lauren Polo Red to kuszący i przyprawowy zapach, po który na pewno sam bym nie sięgnął, ale jest to dobry przykład dwóch rzeczy. Po pierwsze, że warto próbować nawet pozornie niepasujących zapachów na własnej skórze, by mieć całkowitą pewność. Po drugie zaś, że doradztwo wykwalifikowanej osoby w stacjonarnej perfumerii jest na wagę złota, gdyż ten zapach został mi polecony w jednym z takich właśnie miejsc. Gdybym miał je podsumować jednym zdaniem, to powiedziałbym, że to perfumy dla mężczyzn pełnych życiowego zapału i determinacji, potrzebujących często dodatkowego kopa, które zdecydowanie te perfumy mogą zaoferować. Jesteśmy w połowie materiału, więc jeżeli jeszcze nie dałeś mu łapki w górę i nie skomentowałeś, to jest to najlepszy moment na to, by to zrobić. W międzyczasie, jeżeli interesuje Cię temat perfum, to prawdopodobnie także jesteś zainteresowany budową spójnego, skutecznego wizerunku. I w tym przypadku mamy dla Ciebie coś specjalnego, czyli naszą kursoksiążkę Sukces przez styl w formie e-bookowej, która jest poukładanym procesem budowy garderoby, który ma doprowadzić do tego, że zbudujesz swój idealny wizerunek, który sprawdzi się w każdej sytuacji i pozwoli Ci osiągać Twoje cele. I wiesz, co jest najlepsze? Mamy go dla Ciebie nie za 139 zł, ale za jedyne 47 zł, czyli za cenę mniejszą, którą musiałbyś dać za flakon tych perfum, o których wspominaliśmy na początku filmu. Dość powiedzieć, że jest to książka, którą chętnie chcielibyśmy dostać na początku swojej drogi, bo dzięki temu uniknęlibyśmy wielu masy stylistycznych błędów. Sprawdź więc link w opisie i zacznij budować swój idealny styl już dziś. A teraz wracamy do zestawienia. Nadszedł czas na coś zupełnie innego. Zapach, w którym zawsze, niezależnie gdzie jestem, czuję się wyjątkowo. Jak wchodzę do zajęciowej sali pełnej studentów, to wszyscy od razu wiedzą, kto przyszedł tutaj wystawiać oceny. Gdy idę na spotkanie biznesowe, to po to, by wynegocjować jak najlepsze warunki i jak największe pieniądze. Zero bullshitu, tylko konkret, męskość, czysta sprawczość. Taki właśnie jest Acqua di Gio Profumo. Być może miałeś do czynienia z klasykiem w postaci perfum tej marki. Ta wersja jednak, czarna, będąca reinterpretacją, zaprasza Cię do eksploracji świata przygody i wyrafinowanej męskości. Jedno pryśnięcie przeniesie Cię w malownicze krajobrazy wybrzeża Morza Śródziemnego, gdzie połączenie surowych skał wulkanicznych ze słoną wodą oceanu tworzy intensywnie mineralną świeżość. W pierwszych nutach zapachu odczujesz świeżość słodkawej bergamoty, a także morskich akordów, a rozmaryn i szałwia dopełnią to doświadczenie. Bazę zapachu, wypełnioną wyrazistymi połączeniami patchouli i kadzidła, poczujesz na końcu i najdłużej ze wszystkich obecnych tutaj nut zapachowych. Historia zapachu Armani Acqua di Gio Profumo sięga korzeni poprzedniego sukcesu Acqua di Gio z 1996 roku. Stworzony w 2015 roku przez hiszpańskiego perfumiarza Alberta Moriasa, ten zapach z miejsca stał się ikoną męskości, jak i elegancji. To zapach odpowiedni na każdy dzień, kiedy potrzebujesz poczuć się pewnie, by osiągać swoje cele. Flakonu niestety nie mam, bo mi się skończyły. Pozostając w klimatach biznesowej sprawczości, nie możemy w tym miejscu nie przyjrzeć się, a raczej wwąchać w propozycję od marki Boss. Myśl, która definiuje kompozycję Boss Bottle Parfum, to być we właściwym miejscu, we właściwym czasie, kiedy planety są w jednej linii. Właśnie wtedy bowiem powstają idealne warunki do tego, by stać się własnym szefem. I tu ciekawostka, bo marka powołuje się na wydarzenie, które ma miejsce jedynie dwa razy w roku podczas przesilenia na ulicach nowojorskiego Manhattanu. Ten moment nazywa się Manhattanhenge i jest ściśle związany z tym zapachem. Kompozycja jest bursztynowo-drzewna i wyróżnia się tym, że jest niezwykle wielowymiarowa. W pierwszych nutach zapachu rozkwita soczysta mandarynka, mistyczne kadzidło i szczypta pikantnego różowego pieprzu. Następnie dołącza do nich woń korzeni irysa i drzewa figowego, które wplatają się w kompozycję, tworząc niepowtarzalną aurę tajemnicy. Nuty głębi pojawiające się jako ostatnie emanują aromatem drzewa cedrowego, któremu towarzyszy dominujący zapach skóry i wetivery, nadającej ostry, męski kontur. To one właśnie dodają całości ciepła, męskiego charakteru i trwałości, sprawiając, że zapach ten będzie towarzyszył Ci przez wiele niezapomnianych chwil. A jeśli jesteś fanem Marvela, to być może dodatkowym plusem będzie fakt, że twarzą tego zapachu jest Thor, znaczy Chris Hemsworth, grający Thora. A skoro przy superbohaterach jesteśmy, to gładko przejdziemy teraz do Berbere Hero, czyli bardziej intensywnej i zmysłowej odsłony oryginalnych Berbere Hero Eau du Toilette. Omelette du fromage.
Kompozycja zapachowa może zostać sklasyfikowana jako drzewna ambrowa, ale mnie osobiście pachnie dość słodko i stanowi miłą odmianę od poprzednich propozycji z zestawienia. Jako pierwsze pojawiają się świeże i aromatyczne igły sosnowe, które wnoszą do kompozycji elegancję i męski charakter. Po chwili dołączają do nich bogate, żywiczne i ciepłe akordy benzoesu, a następnie towarzyszą im pieprz, jałowiec i głęboki aromat kadzidła podkreślające początkowe akordy sosny. Siłę, zmysłowość i lekko zwierzęcy charakter zapewniają zapachowi nuty drzewa cedrowego. Zapach, podążając za swoją poprzednią odsłoną, wodą toaletową Berbery Hero, nawiązuje do niej nie tylko historią i samą kompozycją, ale i wyrazistym, nowoczesnym flakonem. Jego kształt, przypominający końskie kopyto, pozostaje taki sam, choć szkło przybiera tym razem głęboki odcień bursztynu. Po raz kolejny widzimy koniarskie inspiracje, tak przecież popularne w przypadku marek premium, które pierwotnie były projektowane dla przedstawicieli prawdziwego old money. Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Jeśli na twój widok w głowach twoich wrogów gra właśnie ten numer, to mam dla ciebie idealny zapach w kultowym flakonie w kształcie błyskawicy z charakterystycznym niebieskim gradientem. Decydując się na ten zapach, szykuj się na doznania pełne kontrastów. Najpierw dość słodko i świeżo dzięki lawendzie i różowemu pieprzowi, potem harmonijnie i gładko przechodzi w śliwkę i geranium, by ostatecznie wejść na tereny znane z poprzednich zapachów. Wetywerię, drewno, dym i ziemię pełną minerałów. Można powiedzieć, że to istna świeżynka, gdyż zapach został wypuszczony na rynek w 2022 roku, więc na pewno nie jest jeszcze aż tak popularny, jak te wcześniej już wspominane. Ostry jak błyskawica, złożony i charakterny z jednej strony, a z drugiej odpowiedni na co dzień, niezależnie czy stawiasz czoła sytuacjom oficjalnym, czy szukasz czegoś na niezobowiązujące wyjścia. Jak widzisz, wybór perfum na wiosnę, ale nie tylko, to nie jest jedynie kwestia nut zapachowych, ale przede wszystkim emocji, pewności siebie, jaką dają i okazji, do których będą one dopasowane. Dlatego zachęcamy, byś zwrócił uwagę na wszystkie te czynniki przy wyborze idealnych dla siebie perfum. Wierzę, że propozycje sprawdzone na mojej skórze pozwolą ci znaleźć zapach, który będzie doskonale oddawał charakter i styl każdego z twoich wielu wiosennych dni. A jak znam naszą społeczność, to w komentarzach na bank znajdziesz masę innych ciekawych polecajek, więc tam też zajrzyj. Dzięki za dziś i do następnego.